Cześć, z tej strony Marcinia Siński. Witam Was świątecznie w kolejnym odcinku z serii Fotonius. Pomimo wszechobecnego kryzysu udało mi się znaleźć dla Was kilka informacji. I zaczynam od newsów. Pierwszą z nich jest premiera nowego Tamrona 70-180mm F2.8 DI3 VXD. Nareszcie ten obiektyw został zaprezentowany. Jest to obiektyw podmocowanie Sony FE, czyli dla pełnoklatkowych bezlusterkowców Sony. Eee, uwaga, jest to najlżejszy i najbardziej kompaktowy telezoom F2.8 w swojej klasie. Minimalna odległość ostrzenia to jedynie 85 cm. A dodatkowo przy 70 mm może on ostrzeć już od 27 cm, ale tylko ostrząc manualnie. Jest to bardzo ciekawostka, ponieważ tak naprawdę dostajemy dodatkową opcję w postaci makro w tym obiektywie. Jest to no naprawdę dość ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o ten obiektyw. 27 cm przy tych 70 mm to jest naprawdę blisko, i myślę, że to może się naprawdę bardzo fajnie sprawować. Następną rzeczą jest to, że ten obiektyw posiada uszczelnioną obudowę. Jego waga to tylko 810 gram, więc to jest nieduże jak na tego typu obiektyw. No ale, tak jak zapowiedzieli, tak jak zaprezentowali, jest to najlżejszy w swojej klasie obiektyw. Posiada on zupełnie nowy autofokus VXD. Ma on pierwszy liniowy silnika F. Jest on bardzo szybki i precyzyjny oraz cichy, no tak przynajmniej zapowiada producent. Zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości. Średnica filtra to jedynie 67 mm, i co jest ciekawostką. Wszystkie obiektywy Tamrona pod Sony mają tą samą średnicę filtra i możemy stosować tą samą zaślepkę na obiektyw i te same filtry. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz. I myślę, że taka unifikacja jest, jest, jest bardzo fajną sprawą. Zwłaszcza, że są naprawdę różne obiektywy, tak więc yy, coś takiego zastosował Tamron, i to jest naprawdę fajny krok. Obiektyw ten ma 19 soczewek w 14 grupach oraz 9 listkową przysłonę. Obiektyw można już zamawiać w przedsprzedaży i cena jego wynosi w Polsce około 7400 zł. Powiem Wam, że to może być naprawdę bardzo ciekawy obiektyw. Po tym, co zrobił Tamron, choćby w lustrzankach. Przy 70-200 choćby, no to, to naprawdę były bardzo, bardzo konkurencyjne obiektywy do obiektywów, nie wiem, czy Nikona, czy Canona. Troszkę szkoda, że niestety nie ma tu tych 200 mm, nie jest to typowy 7200-28, ale to, co powiedziałem ostatnio, w ostatnim odcinku, że podobno Tamron może szykować 70-200 ze światłem 2.0. Więc to może być odpowiedź, i dlatego powstał teraz taki obiektyw 7080, który ma być bardzo kompaktowy, malutki, po to, żeby stworzyć większy, większy odpowiednik z naprawdę świetnym światłem. No, zobaczymy, ale to jest naprawdę bardzo fajna informacja, jeżeli chodzi o bezlustrekowce. No, w tym, w tym przypadku akurat tylko jeżeli chodzi o Sony, ponieważ no, możemy mieć naprawdę bardzo mały, poręczny zestaw dla bezlustrekowców. No, tam rod naprawdę ostatnio dobrą robotę robi. Następną informacją są nowe patenty od Canona. Canon właśnie opatentował nowe obiektywy pod mocowanie RF, a mianowicie Canon RF 8 mm F4.0 Fisheye oraz Canon RF 85 mm F1.8 Macro i RF 100 mm F2.8. Canon naprawdę niesamowicie atakuje z tymi nowymi obiektywami. To oczywiście jest na razie patent, ale pojawiło się ich ostatnimi czasy naprawdę mnóstwo. No Widać, że po prostu pracują mocno, jeżeli chodzi o swój system RF. To jest świetna robota, bo jest potrzebna tak naprawdę konkurencja na rynku, żebyśmy mieli coraz lepszy, coraz tańszy sprzęt od różnych marek, i to jest dla nas bardzo dobra informacja. Pewne źródła mówią o tym, że Canon opracowuje zupełnie nową linię obiektywów ze światłem 2.8. Zobaczymy, czy te obiektywy będą należeć do niej, i wydaje mi się, że one mogą mieć troszkę w kierunku makro. Zresztą tu widać, jeden z nich jest makro. No ten Fiszaj. 8 mm to też jest ciekawostka. Zwłaszcza, że spójrzcie, no chcą, Canon chcą mieć tak naprawdę pełen, pełen zakres obiektywów do, do, do swojego systemu, ponieważ robienie fiszaja 8 mm to nie jest jakby priorytet. Ale widać, na tym się też skupiają i chcą mieć naprawdę bardzo szeroki zakres obiektywów dla swojego systemu bezustorkowego. Ostatnie news dotyczy tak naprawdę przyszłych newsów. A mianowicie konferencji, ponieważ Sony ogłosiło, że 20 kwietnia przeprowadzi konferencję, na której zaprezentuje swoje nowe produkty. Miało to się odbyć na odwołanych targach A na B. Przypuszczenia mówią o tym, że będzie tam zaprezentowany Sony A74 lub A7S3. A może pokażą obydwa, okaże się. Ja obstawiam jeszcze, że może na tych targach pojawić się PlayStation 5. W tym tygodniu Sony pokazało wygląd nowych padów do tej konsoli i bardzo możliwe, że oprócz aparatów również pojawi się tam konsola. No ja liczę, że, że pojawi się tam Sona 7 czwórka i w końcu s też mogłaby się pojawić, ponieważ bardzo dużo osób na ten aparat czeka. Już od dawna się o nim mówi. Zobaczymy, wszystko się okaże. Ale ja obstawiam, że no, jest szansa, że pojawią się te dwa aparaty wraz z konsolą. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, czy się to sprawdzi. Czekam na tę konferencję z niecierpliwością. Ale aby tego było mało, w tym samym dniu ma odbyć się również konferencja z udziałem kanona. Ciekawie jestem bardzo, co się tam pojawi. Zatem dobrze, że producenci decydują się na konferencję wirtualną, internetową w zasadzie, i nie czekają na odwołane targi, tylko po prostu pokazują to w internecie. To jest no, dla nas fajna informacja, ponieważ ten rynek mocno zastygł, a dzięki temu możemy, możemy jakby mieć ogłoszone premiery. Obiektywów, aparatów. Tak samo widzicie, Tamron się w tym momencie już pojawił oficjalnie i jest tak naprawdę już w sprzedaży. Więc to jest bardzo fajna informacja dla nas. A teraz przechodzimy do dwóch plotek, jakie w tym tygodniu się pojawiły. Pierwszą z nich jest Zeiss Otus. Sony Alpha Rumors mówi o tym, że Zeiss planuje stworzyć obiektywy z serii Otus pod bezlusterkowce. Dobrze wiemy, że Zeiss z serii Otus są to naprawdę najwyższej klasy obiektywy. I zapewne bardzo miło byłoby zobaczyć je pod bezlusterkowcami. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, czy to się wydarzy. Na pewno będą one bardzo drogie, ale też będą niesamowitej jakości. Myślę, że sporo osób może na nie czekać. Druga plotka mówi nam o Canonie, a mianowicie podobno w 2021 roku ma się pojawić Canon EOS R7. I to ma być aparat APS-C. Jest to naprawdę ciekawa rzecz, ponieważ tym samym prawdopodobnie może być zlikwidowana obecna seria EOS-M. Czy to się wydarzy, zobaczymy. Jakie będzie mocowanie, też nic nie wiadomo. To jest tak naprawdę bardzo wczesna plotka, ale uważam, że może, może to się wydarzyć, ponieważ seria EOS-M według mnie powoli wymiera i Canon może zdecydować się na uaktualnienie swojej. Serii aparatów niepełnoklatkowych. Na razie czekamy na pojawianie się R5, R6, czy będzie R7 w przyszłym roku, zobaczymy. I to byłoby w zasadzie na tyle w tym tygodniu. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądnięcie. Życzę Wam wesołych świąt. W zasadzie jutro jest śmigus z więc życzę Wam mokrego poniedziałku, zapewne w większości w domach, ale jak ktoś ma to ogródki albo balkony, też mogą być. Ja zapraszam, jak zawsze, Was do komentowania, zadawania pytań pod filmikiem. Jeżeli komuś spodobał się ten materiał, zapraszam do dawania łapek w górę, zasubskrybowania mojego kanału oraz dołączenia do moich patronów, dzięki którym mogą powstawać te materiały. Do zobaczenia mam nadzieję za tydzień, jeżeli będzie odpowiednia ilość informacji, ale myślę, że coś się na pewno znajdzie. Trzymajcie się, cześć!